Sono successi tantissimi episodi. Bardzo wiele było takich sytuacji. O jednej chcę opowiedzieć. Nigdy o tym dotąd nie mówiłem. Andavamo in questo posto fuori Roma, Sciara, Campo Felice, andavamo in un posto. Gdy udawaliśmy się do Campo Felice, niedaleko Rzymu. I wtedy jeździliśmy na nartach od 9 do 2, w pół do 3. A po nartach szliśmy jeść we czworo, w pięcioro, w cztery, pięć osób. Ci serviva da mangiare, mentre io sto pagando il conto del, perché pagavamo io o il capo della sicurezza. Gdy płaciłem za posiłek, zdałem sobie sprawę, że pani mi powiedziała, ta gospodyni, ale wie pan, że ten pan, który jest panem, bardzo przypomina Ojca Świętego. Ja jej powiedziałam, wie pani, że coś w tym jest. Papieżowi najpierw o tym nic nie powiedzieliśmy, a potem mu oczywiście powiedzieliśmy, że ta pani była bardzo, bardzo tym podobieństwem wstrząśnięta. Il Santo Padre mangiare durante questi martedì che scappavamo dal Vaticano. To się zdarzało, że we wtorek tam jeździliśmy i to było piękne. Papież w tym miejscu śpiewał, spotykał ludzi i wszyscy dochowali tajemnicy. Nikt nie zdradził, że tam jeździ papież. Także dlatego mówili, że pewnie nikt by im nie uwierzył, że spotkali papieża, ale również dlatego, że wiedzieli, że gdyby tajemnica została uchylona, to papież już by tam nie mógł wrócić. Abbiamo sempre tenuto completamente segreti. Obecność Jana Pawła to jest obecność tam w górach, na skałach, na kamieniach, gdy się modli. Su quella roccia a pregare. Io dico che la vera santità di Giovanni Paolo era stare con la gente, avere bisogno. Prawdziwa świętość, istota świętości Jana Pawła II polegała na tym, że on potrzebował ludzi, bardzo pragnął być z nimi. Wiele od nich brał, ale przede wszystkim, gdy stał z nimi, gdy rozmawiał z nimi, rozumiał, czego od niego potrzebują. Wystarczyło mu wziąć kogoś za rękę, spojrzeć na kogoś, zobaczyć, jak ktoś na niego patrzy. I to mu wystarczało, by człowieka zrozumieć. No i to światło. C'era questa luce intorno a lui, che è una roba incredibile. No i to światło, które było w jego oczach, nie do opisania, ale było to światło, które dawało spokój. Ten spokój, o którym mogłeś sobie powiedzieć, że takiego właśnie spokoju najbardziej potrzebujesz. Papież potrzebował ludzi,
potrzebował ich towarzystwa, ich obecności. Potrzebował ich dla siebie i chciał dawać im siebie samego. Dare alla gente tutto quello che noi avevamo bisogno. E poi, jeśli chodzi o wiarę, myślę, że nauczyłem się od Jana Pawła II, jak trzeba się modlić, jak trzeba szukać kościoła. Un santuario, una chiesa, che come diceva lui. On mówił, kościół nie zawsze jest potrzebny, żeby porozmawiać z Panem Bogiem, bo tyle jest miejsc, gdzie Pan Bóg jest tak wyraźnie obecny, że od razu poczujecie, że jest. Gdy się znajduje w takich miejscach, gdzie jest piękno, gdzie jest cisza, gdzie są góry, ja w takich miejscach czuję obecność Pana, czuję obecność Stwórcy. Tantissimo la presenza del Signore e del Creato. La prima volta che ho incontrato Giovanni Paolo II. Spotkałem go po raz pierwszy w 1984 roku. Wtedy przygotowaliśmy wakacje w moim schronisku w górach. Te wakacje miały pozostać w tajemnicy. Był lipiec, on przyjechał. Niestety, a może przeciwnie. Przyjechał wraz z prezydentem Republiki Włoskiej, Sandro Pertinim. No i te wakacje okazały się niedyskretne, lecz o wiele głośniejsze, ponieważ prezydent powiedział, że oni są razem. No i te trzy dni miały inny przebieg, niż żeśmy zamierzyli. Ale może to pierwsze spotkanie było szczególnie piękne w moim schronisku, w moim mieszkaniu, gdzie on był, gdzie on spał, gdzie on spędzał swoje dni, jadł tam z nami, moja mama przygotowywała mu posiłki. Był jednym z nas, był w naszej rodzinie. To były piękne dwa dni w górach. Od tego czasu, przez 21 lat, miałem szczęście spędzania z nim wiele czasu podczas jego zjazdów narciarskich niedaleko Rzymu albo wakacji narciarskich w górach. Widziałem, że on odpoczywa, a potem zawoziłem krzyże, które mi dawał wysoko w góry podczas moich wspinaczek. Ostatnie dwa krzyże zawiozłem na skraj świata w 2001 Wielkanoc na biegun północny. I tak to wszystko wyglądało. Od 1984 roku aż przez 21 lat byłem, mogę powiedzieć, w przyjaźni z samym Ojcem Świętym. Dura per 21 anni. Come scrivo in questo nel mio libro. Po raz pierwszy zobaczyłem papieża zatopionego w modlitwie i to był chyba najpiękniejszy moment mojego życia. Gęsty, poważny, byłem przejęty widokiem rozmodlonego papieża w pięknym miejscu w górach. Kto zna te góry, kto zna góry, może zrozumieć, o czym ja mówię, bo piękne słońce, 10:30 rano, trochę jeździliśmy na nartach, trochę już porozmawialiśmy o wojnie. Papież przypominał sobie to, co jego samego spotkało i w pewnej chwili zaczęliśmy rozmawiać o pewnej górze, która przypomniała Janowi Pawłowi II, co jemu opowiadał jego własny ojciec. I w owej chwili Jan Paweł II poprosił nas o to, by mógł zostać sam, by mógł sam, usiadłszy na skalę, pomodlić się. I zamarł. Była zupełna cisza.
I ta jego pierwsza modlitwa, tak pełna, tak mistyczna, modlitwa człowieka, który potrafi oderwać się od codziennych spraw ziemskich. Jeszcze go widzę, jak siedzi na tej skale, na tym kamieniu i myślę, że to, co wtedy zobaczyłem, to jest to, co najpiękniejsze, najpiękniejsze wspomnienie. Opisuję to zresztą w swojej książce. Zdarzało się zresztą, że zabierałem papieża z Watykanu, po cichu wybieraliśmy się poza Rzym, by pochodzić po górach czy pojeździć w górach i tam również się zdarzało, że papież się zatrzymywał i zatapiał w modlitwie. I tego mnie właśnie nauczył, że należy w górach znaleźć miejsce, ale nie tylko w górach, gdzie trzeba się zatrzymać, gdzie trzeba rozpocząć rozmowę z Bogiem, zacząć modlitwę. Tego mnie nauczył Jan Paweł II. E quindi ci si ferma e si prega, come mi ha insegnato Giovanni Paolo. Prawdopodobnie to jest właśnie cisza tym, czego potrzebujemy, żebyśmy się mogli skupić, żeby zapomnieć o zgiełku miast, ale również małych miasteczek. Gdy papież modlił się w górach, cisza była zawsze. I również ci wszyscy, którzy byli wokół niego, którzy na przykład chodzili po górach, ci wszyscy starali się wtedy stanąć w miejscu, żeby żadnego nie wywoływać hałasu, żeby dać papieżowi kilka minut zupełnej ciszy i modlitwy w ciszy, która jest bardzo ważna i może tylko w górach można jeszcze znaleźć miejsca, gdzie cisza jest całkowita, gdzie nawet wiatr nie czyni najmniejszego hałasu. Myślę, że to były bardzo głębokie modlitwy, które na mnie zrobiły niewiarygodne wrażenie. To, jak Jan Paweł II się modlił, to po dziś dzień widzę. Tym po dziś dzień jestem przejęty. Prawdopodobnie niektórzy z was mieli to wielkie szczęście, żeby być na jego mszach, które odprawiał o 7 rano. On podczas tych mszy zatrzymywał się przed kazaniem i modlił się w ciszy. Per dirgli di continuare ad andare avanti la messa, perché sennò lui sarebbe rimasto chissà quanto tempo in questa preghiera, in questa contemplazione così mistica. Miałem to szczęście, że mogłem być obecnym na wielu mszach, które papież odprawiał w Adamello, nie tylko tam, podczas jego drugiego pobytu w Adamello odprawił mszę w intencji tych wszystkich, którzy zginęli podczas I wojny światowej w naszych górach.
Cresta Croce è una montagna che troviamo lì sull'Adamello. Cresta Croce to jest krzyż, tam w okolicach Adamello. Po raz pierwszy, gdy papież był u nas, już po wyjeździe Pertiniego, prezydenta, poszliśmy tam jeździć na nartach i wtedy papież zobaczył drewniany krzyż i spytał nas, co to za krzyż, dlaczego ta góra się nazywa Cresta Croce. I my wtedy opowiedzieliśmy Ojcu Świętemu tę historię, która nam została przekazana wiele lat wcześniej. To był pierwszy chrześcijański znak w tamtych górach na wspomnienie młodego pasterza, który szedł tamtędy, prowadząc stadowiec. I gdy pogoda była wyjątkowa podła, ten chłopiec się zgubił i zamarł. I zostało mu poświęcone właśnie to wspomnienie i krzyż. W 1998 roku papież poprosił nas, byśmy ten zwykły krzyż zastąpili ładniejszym krzyżem, granitowym krzyżem. I dlatego od tego czasu ten krzyż nie nazywa się już Cresta Croce, lecz krzyż Jana Pawła II. To jest jego nowa nazwa. Nie ma più Cresta Croce, ma si chiama Cima Giovanni Paolo II. Terzo segreto di Fatima viene pubblicato, viene rivelato a tutto il mondo nel 2000. Trzecia tajemnica fatimska zostaje ogłoszona światu w roku 2000. Gdy czytam o trzeciej tajemnicy w roku 2000, zdaję sobie sprawę, że Adamello dla Jana Pawła II okazało się bardzo ważne, bo on właśnie u nas zobaczył krzyż zupełnie taki sam jak ten krzyż, o którym mowa w trzeciej tajemnicy fatimskiej. Il terzo segreto viene rivelato nelle piena prima guerra mondiale. Następnie trzecia tajemnica zostaje objawiona podczas I wojny światowej pasterzom, trojgu pasterzy. To czas I wojny światowej. Któregoś dnia, schodząc z nartami, przeszliśmy przez miasteczko, które zostało zbudowane przez włoskich żołnierzy. I właśnie w trzeciej tajemnicy o takim miasteczku mowa. Noi gliene parliamo, ma senza saperlo, e lui ci passa sopra con gli sci perché in quel momento. My, papieżowie, o tym nic nie powiedzieliśmy, ale papież właśnie znalazł się w tym miasteczku, którego właśnie zimą nie widać, bo pokryte jest śniegiem. I wszystko w tym miasteczku świadczy o tych biednych chłopcach, którzy podczas I wojny światowej znaleźli tam śmierć. Po dziś dzień lodowiec zwraca nam ciała, zwłoki, szczątki tych biednych żołnierzy, którzy wtedy zginęli. Przypuszczam, że właśnie wtedy papież zdał sobie sprawę, że podczas swoich podróży, przechadzek po Adamello natrafia na znaki, które dodatkowo wyjaśniają trzecią tajemnicę fatimskiej. Dlatego też zresztą zastąpiliśmy stary krzyż nowym krzyżem, bo ten dawny był zupełnie nieosiągalny dla ludzi. Trudno było tam dojść. Musieliśmy mieć do pomocy duży helikopter, bo tylko duży helikopter był w stanie tak wielki krzyż przetransportować. Perché solo un helicottero grosso poteva portare questa croce.
Helikopter wystartował z Lorenzago, nie udało się za pierwszą próbą krzyża tam postawić, udało się później w roku 2000 i papież poprosił o bezpośrednie połączenie o 12 w nocy, żeby móc się temu przyglądać. No i napisał też piękną encyklikę, którą ja przytaczam we fragmentach swojej książce. E gli dedica una bellissima enciclica che ho anche pubblicato poi nel libro. Podczas ostatniej audiencji środowej, to był 26 stycznia 2005 roku, to była ostatnia audiencja, potem już ich nie było, był papież zanadto chory, a kilka miesięcy później zmarł. Otóż ja wtedy udałem się do papieża, byłem z siostrą, siostrzeńcami i zanim się pożegnałem, papież mnie zatrzymał, ujął moje ręce w swoje i powiedział mi: słuchaj, Lino, dbaj o nasze Adamello. I jestem pewien, że myślał o mojej rodzinie, o naszych górach i zostawił wiele znaków w naszej okolicy. Jest obecny w naszych wspomnieniach. Te znaki ciągle tam tkwią. La verità era che fosse una persona. Było oczywiste, że to wyjątkowy człowiek, że potem został ogłoszony błogosławionym, świętym. Sicuramente perché tutto quello che ha fatto, tutto. Ja przeżyłem, będąc obok niego, wiele pięknych chwil również dla niego, kiedy był rozpromieniony, rozprogodzony, żartował, cieszył się z obecności ludzi. Ja wtedy nie myślałem, że nie tylko, że jestem w pobliżu świętego, ja nawet wtedy nie myślałem, że jestem w pobliżu papieża, ale zwykłego, dobrego człowieka. A una persona straordinaria, che adesso l'abbiano prima fatto beato, adesso santo. Nie mam wątpliwości, że nawet trudno mi to wysłowić, że to człowiek, który tyle dał wszystkim, z którymi się zetknął, a skoro tak, to z całą pewnością był świętym człowiekiem. A tutte le persone, a tutta l'umanità, sicuramente era un santo.